Witajcie! Z tej strony Żuraw.pl. Za chwilę usłyszycie zapis drugiej z sesji prologów dla mojej drużyny w grze fabularnej Volsung Magia Wieku Pary. Bohaterem dzisiejszego odcinka będzie Stefan von Erving, gnom, technomag w średnim wieku, który pochodzi z dalekiej i tajemniczej Purgatorii. Zapraszam do słuchania. Wygląd tego twojego Stefana von Erwinga. No, że gnom to wiem, ale nie opisałeś, nie ustaliliśmy jego wyglądu, więc nie bardzo wiem, jak on wygląda. No pytanie zadajesz na początku. No Magdzie też zadawałem. No Mirek się wykpił łatwym sposobem, bo sobie... No, no gnomy są niziutkie, nie? No gnomy są niskie, tak. No, co w wysokości tego kurczu? No chyba podobne do hobbitów wyglądy tym wzrostem. Krasnoludy są większe. Gnomy, wyraźcie, jaki są bazowy wygląd gnoma. No wiem. Od 90 do 120 cm i grywalny wiek od 25 do 70 lat. O 1,10 m. Pamiętam, że wiek ustalaliśmy. Ale nie pojawiałeś go wpisanego na karcie postaci, więc nie wiem. No nie ma. Gdzie to się wpisywał? Jest w ogóle? Nie ma, to gdzieś se tam, nie wiem, trzeba było w wolnym miejscu wpisać. To w rasie wpiszę sobie, żeby... Nie, dobra, w opisie postaci. Niech ma 1,10 m. 1,10 m. Czyli dość wysoki jak na gnoma, aczkolwiek się garbi. Czyli się lekko garbi, dobra. Nie wiem, czy mają gnomy typowy kolor skóry jakiś. Nic tu nie napisali, więc podejrzewam, że może mieć każdy. 50 już wpisaliśmy. No właśnie nikt nie myślał tak. Tak jak sobie tam na ustalaniu kart postaci, na tworzeniu kart postaci, to co wtedy spisaliśmy, to nikt więcej nad tym nie myślał. No właśnie. Nie wiem, jakie są typowe kolory skóry dla gnomów. Wiesz co, ogólnie gnomy pochodzą z północy Vanadis, wyspy Thule, więc one są raczej w większości blade, ale podejrzewam, albo po prostu jasną skórę, ale... Bo są takie, powiedzmy, połączenie dzisiejszych, znaczy nie dzisiejszych, tylko XIX-wiecznych Żydów z Nordami, bo to są takie nordyccy Żydzi. Więc, mój będzie aborygeński. A twój jest aborygeński, więc teoretycznie możesz sobie, wiesz, opalony, bo dużo ciepła tam było. Ogorzały. Ogorzały. Bardzo ogorzały. Ogorzała skóra. Dobra, nie będzie bardzo ogorzały. Możemy mieć trochę blizn poparzeniowych. Zanim się przystosował do tamtejszych warunków. Nie, bardziej chodzi o eksperymenty i inne takie rzeczy. Aha. A w ogóle to twój gnom tam się urodził, czy on tam przybył z rodzicami? Może być, że się tam urodził. A jego rodzice tam dotarli. O, to dobrze, to dobrze. My tam żyli jakiś czas temu. Czemu dobrze? Bo wymyśliłeś się specjalnie tego. Nie, no to wiesz, zawsze jest jakaś zahaczka, którą kiedyś można do czegoś wykorzystać. Wszystko co wolisz zostanie wykorzystane. Ja się to zapiszę. Wykorzystane się ci w kotowie. Bo rodzice jego tam... Dobra, nie czyli uważa, jest ogorzały, tak powiedzmy, że dosyć wysoki, garbiący się gnom. A jak tam fryzura? Jesteś łysy? Czy jakoś masz, jak masz jakieś włosy? Brodę dłuższą, krótszą? Łysy gnom, dobra. Łysy gnom. Ale nosisz coś na głowie? Jakąś czapkę czy coś? Kapelusz? Gogle. Co? Gogle. A, gogle, to takie jakby spowalnicze. Takie okrągłe takie. To takie, no. Typowo steampunkowe dostanie wszędzie. I jeszcze ten. Brodę masz czy nie masz? Tam. Co? Gnomy mają brody. No typowo. Mają, mogą mieć. Niektóre nie mają, zależy jak ktoś się nosi, nie? No ten nie ma. Nie ma? O. Nie ma. Nikt nie ma brody. Gładko ogolony. Nie. Trudno powiedzieć przy pomarszczonej i ogorzałej skórze, że jest ogolony. Aha. Może taki dwudniowy zarost szczecinka. No. Że coś tam rośnie, ale co to jest? Trudno powiedzieć. A kolor włosów? O właśnie. No nie ma. To jak można ten... Jak ma skórę ogorzałą i jest taki bardziej południowy, no to niech będą ciemne. Te, które już ma. Okej, okay, dobra. No to wygląd jest taki... Jakoś wiejący może być, skoro 50. No, teoretycznie. Już taki podstarzały.
sile wieku. W sile to nazwał. W czasie syndromu wieku średniego. Tak, teraz rekompensuję go lamem. Czy wiesz, czemu cię teraz nie zabiją? Elegancko ubrany gnom w nienagannie skrojonym czarnym surducie wolnym krokiem podszedł do ciebie. I z kpiarskim półuśmieszkiem na twarzy spojrzał swoimi dwukolorowymi jak u psów rasy husky oczami prosto w twoje. Dwa rosłe ogry wzmocniły uścisk swoich wielkich łap na twoich ramionach. Tak, abyś nie mógł poruszyć się nawet na centymetr do przodu. Lewą ręką ujął cię za podbródek i spojrzał głęboko w oczy. Nie zabiję cię teraz, bo to byłoby zbyt proste. Za mało zabawne, stary przyjacielu. To mówiąc puścił twoją twarz i z teatralnym gestem cofnął się, obracając dookoła własnej osi, uśmiechając się przy tym szeroko. A rozrywki po eonach straszliwej nudy łaknę jak niczego innego. Tyle się tu zmieniło od ostatniego razu. Cały ten postęp, technika, maszyneria, magia, nauka, cywilizacja. Tyle sznurków, za które można pociągnąć, tyle marionetek czekających na rękę mistrza. Gnom urwał w pół zdania i spojrzał na ciebie, przychylając głowę. Było w tym coś ptasiego, jak spojrzenie jastrzębia oceniającego odległość od ofiary, by obrać optymalny tor lotu niosącego niechybną śmierć. Dalej boczysz się na starego Judę za to, co się stało na purgatorii? Gnom doskoczył do ciebie, stanął tuż obok i z zatroskaną miną spojrzał w twoim kierunku. No już, już, Stefan, nic się nie stało, wszystko będzie dobrze, o. Mówiąc to, gładził cię po policzku dłonią, która z każdą sekundą robiła się coraz bardziej lodowata. Po chwili policzek zdrętwiał ci z zimna, a na brodzie pojawił się szron. Wyglądasz, jakbyś zmarł, biedaczysko. Z udawaną troską Juda puścił twoją twarz i z kpiącym uśmiechem przyglądał się tobie. Nie lubisz zimna, co, Stefan? Miarowy stukot kół pociągu Vanadian Express zmierzającego z Alfheimu do Akwitanii przerwał odległy ryk syreny sygnałowej. Niechybnie zbliżaliście się do jakiejś stacji. Oho, słyszysz, Stefan? Piękna stolica Akwitanii wita strudzonych podróżników. Schulz uśmiechnął się szeroko. Czas się pożegnać, to mówiąc Juda zbliżył się do ciebie, nachylił się i przyciszonym głosem kontynuował. Mam tu do załatwienia pewne niecierpiące zwłoki, że tak to ujmę, sprawy. Zatem Stefan, mój drogi, racz nie wchodzić mi więcej w drogę. Nie szukaj mnie, nie przeszkadzaj i nie wpychaj nosa w nie swoje sprawy. To mówiąc położył palec na czubku twojego nosa, a ty znów poczułeś, jak mróz skuwa ci twarz lodem. Bo możesz go przypadkiem stracić i nie tylko to. Zawiesił na chwilę głos. Panowie! Zwrócił się tym razem do rosłych ogrów i odwracając się ruszył do wyjścia w przeciwległym krańcu wagonu. Poczułeś mocne uderzenie w głowę. Osuwając się na deski podłogi, gasnącym wzrokiem widziałeś plecy oddalającego się Schulza. Zapadła ciemność. Pierwszym, co za potwornym bólem głowy powitało cię po odzyskaniu przytomności, było ostre światło słońca wdzierające się do wagonu bagażowego, w którym leżałeś. Przez odsunięte na oścież drzwi i rażące twoje oczy. Drugim był szorstki głos, który przedarł się przez uderzające pod czaszką młoty kowalskie bólu i brzmiał. Hej, kolego! Koniec podróży! Jak nie chcesz, żeby zgarnęła cię żandarmeria, zabieraj się stąd! Głos należał do barczystego orka, pewnie jakiegoś pracownika kolei, który wszedł do wagonu, by wyładować z niego zgromadzone towary. Wolno zebrałeś się z podłogi wagonu, odruchowo zabierając w swoją torbę podróżną i chwiejnym krokiem ruszyłeś po trapie w kierunku peronu. Od przybycia na stację musiało już minąć trochę czasu. Pasażerowie już dawno wysiedli, a pociąg stał już na bocznicy kolejowej i czekał na wyładunek zawartości wagonów towarowych. Powłócząc nogami dotarłeś na peron. Na ścianie budynku widniała tabliczka. Gare d'Avignon. Dworzec Avignon. Co robisz? Macam sobie głowę, żeby sprawdzić, czy wszystko z nią w porządku. No, oprócz pokaźnego guza, bolesnego w dotyku, no raczej nic ci nie jest. Te ogry nie obeszły się z tobą zbyt delikatnie. Teraz przydałoby się coś zimnego. No, szronu na twarzy już nie masz, więc zimnego nie ma, nie Avignon, tylko Akwitania powitała cię całkiem słoneczną pogodą i ciepłym letnim dniem, może nie tak ciepłym jak na Purgatorii, ale nadal jest tu dosyć ciepło. Co tu przyjechałem w ogóle? Przyjechałeś tu, bo w sumie podążałeś za Judą, Schulzem, którego ścigasz od momentu, kiedy doprowadził do zagłady całej twojej wioski, z której pochodzisz. Ścigasz go już po wielu krajach świata. Ostatnio dopadłeś go w Alfheimie, ale on ciągle bawi się z tobą w kotka i myszkę i... I ma ogry. No, ogólnie
w międzyczasie, przez te lata, które spędziliście obaj podróżując po świecie, no to on w jakiś sposób no, nabył pewne układy i można powiedzieć, że zdobył władzę, która sprawia, że no, ma sporą liczbę popleczników, którzy mu służą, pomagają, cokolwiek. A właściwie, skąd znasz Judę? Nie mam pojęcia. Nie masz pojęcia, czyli nie pamiętasz, co się zdarzyło na Purgatorii w tych ostatnich dniach przed paroksyzmem, przed końcem Wielkiej Wojny i po tym, jak Purgatoria stała się więzieniem nie do wydostania się. Nie mam pojęcia. Bardzo cię przepraszam. No dobrze, no to w takim razie mgła amnezji sprawia, albo jakieś traumy, że nie do Prawda. końca przypominasz sobie, co faktycznie, kim był faktycznie Juda. Wtedy, kiedy się znaliście na purgatorii, co on takiego zrobił? Ale zrobił coś strasznego. W każdym razie na pewno doprowadziło to do zagłady całej twojej rodziny i całej wioski, z której pochodziłeś. Tyle jesteś sobie w stanie przypomnieć. A więc co robisz na tym dworcu? Rozglądam się, co mogę robić. Przynajmniej nie pada. No, przynajmniej nie pada. No tak jak mówię, znajdujesz się na dworcu, w dworcu Avignon, jak widnieje na tabliczce. Możesz sobie rzucić na co ty tam masz za umiejętności. Postrzegawczość. Pewnie tak, aczkolwiek może masz jakieś o wiedzę akademicką masz na przykład. Możesz rzucić na wiedzę akademicką, masz plus 6. No to Czoła. no to dwójka plus 6 to jest no masz 8, no to ci da stopień trudności 10, więc dwóch punktów ci brakuje. Możesz dorzucić kostkę za żeton. Mogę zrzucić kostkę, że to jest jedna. No dobra, Jeszcze udało ci się. dyszka. Czyli już. Jesteś. Dworzec Avignon to jest jeden z dworców Orso, stolicy Republiki Akwitańskiej, więc ewidentnie znajdujesz się właśnie w Orso. A dojechałeś tutaj, ponieważ siadłeś do tego pociągu, w którym znajdował się Juda Schulz, no i podróżowaliście od Alfheimu kanałem alfheimskim aż do Akwitanii. Musiałeś go dopaść, dokładnie nie pamiętasz, znaczy dopaść, albo on cię właściwie dopadł. Znienacka, kiedy opuściłeś przedział, żeby udać się za potrzebą, no i sobie przeprowadził z tobą miłą rozmowę. Więc znajdujesz się na dworcu akwitańskim. Tutaj ludzi za dużo nie ma, raczej pracownicy kolei, którzy jak widzisz głównie zajmują się rozładowywaniem wagonów, tych, które były towarowymi wagonami, wyładowywaniem bagaży, jakichś skrzynek. Kręcą się tu ogólnie coś tam, resztki, nie wiem, spóźnionych pasażerów albo ludzi, którzy nie zdążyli na pociąg, albo gdzieś tam czekają na peronach. Gdzie Juda Schulz się udał, nie masz zielonego pojęcia, no bo po tym jak cię unieprzytomnił, to minęło parę ładnych godzin, więc może być wszędzie w Orso, a możesz być poza Orso. Nie masz o tym akurat zielonego pojęcia. Pociąg też się zatrzymał chyba wcześniej. Nie wiem, No tak, no, tak jak ci mówiłem, no, spędziłeś tutaj leżąc nieprzytomny na podłodze wagonu no, kilka ładnych godzin co najmniej, dopóki cię słońce nie obudziło po otwarciu drzwi. wszystkie te swoje rzeczy mam przy sobie? Tak. Tak, masz na sobie ten strój, ten swój podróżniczo-inżynierski strój. No i masz torbę z narzędziami i tak dalej, tymi swoimi podstawowymi rzeczami, które praktycznie zawsze masz ze sobą. Czy mój słaby moduł jest ze mną? Tak, jest twój moduł. Dobra. Sławny moduł doktora Klugenschwarzenbauma. To jest zawsze się przydaje. No, na purgatorii to ci się rzadko przydawa. Zresztą nie wiadomo, czy zdobyłeś go na purgatorii, czy gdzieś w międzyczasie. Trzeba było się zabezpieczyć na podróż w inne strony. No, szczególnie gdyby cię zawiodło na jakąś północ, na przykład. Szczęście, tu jest ciepło. Na szczęście, jest w miarę ciepło, tak. Trzeba by się rozejrzeć za gnomami. No dobrze, no to jak chcesz się rozglądać za gnomami, to możesz rzucić mi na półświatek. Szczególnie, że masz specjalizację w wyszukiwaniu Gnomu. gnomiego półświatka. Też 2D10. Tylko plus 9 masz, a stopień trudności będzie 10. Tak samo, więc raczej zdasz na bank. No, No raczej. oczywiście zdałeś. Dobra. Cyt! Przyjacielu, tutaj! Słyszysz gdzieś z boku, z pomiędzy poustawianych na peronie skrzyni. No rozglądam się, patrzę. Woła, nie idę tam. Młody gnom wychyla się za jednej z nich i macha zapraszająco ręką. No co tam, dzieciaku?
Proszę pana, wygląda pan na trochę zagubionego. Na pewno pan nie tutejszy, prawda? Jako żywo, trudno nie zobaczyć. Mogę pomóc, jeśli pan pozwoli. Młody gnom wydaje się być przyjazny i serdeczny. Pomóc w czym? Jak? Dokładnie. No, mogę pomóc zdobyć nocleg, ewentualnie dostęp do informacji, jeżeli jakiś pan potrzebuje. To pierwsze brzmi dobrze, a drugie jeszcze lepiej. W takim razie proszę za mną. No, prowadź. Dobra, udajecie się poza dosyć okazały, jak się później okazało, dworzec kolejowy Avignon. Może to nie jest akurat największy dworzec w Warsaw, ale mniejsza akurat o to nie jest istotna specjalnie informacja. Istotniejszą informacją jest taka, że udaliście się w kierunku głównych ulic, gdzie oczywiście śmigają terkoczące paromobile, jeżdżą sobie dorożki zaprzężone w koniki, spacerują ludzie i przedstawiciele ras wszelkiej maści. O jakiej dzielnicy Orso jesteś w tej chwili, nie masz pojęcia, natomiast gnom zatrzymuje jakiś paromobil, taksówkę, który podjeżdża pod krawężnik. Wsiadacie do środka i gnom tam rzuca adres i ruszacie. Dzieciak siedzi raczej milcząco, chociaż co i rzuca na ciebie spod oka takie ciekawskie spojrzenia, które ewidentnie sugerują, że jest żywo zainteresowany sposobem, w jaki jesteś ubrany i jak wygląda w ogóle twój strój roboczy, podróżniczo-roboczy, który masz. I tak jedziecie w milczeniu. Mijacie kolejne skrzyżowania, kolejne przecznice miasta Orso, które jest bardzo pięknym miastem, wspowitym w słońcu, pokazuje fajne kamieniczki. Ulice w większości są ładnie wybrukowane, równym jak na oczywiście brukową kostkę brukiem. Piękne zdobione kamieniczki, wszędzie kręcą się ludzie. Głównie ludzie, trochę elfów, krasnoludy, orki, trole. Gnomów raczej tak nie widujesz, pewnie jak zwykle trzymają się bardziej ubocza, albo po prostu giną w tej całej masie postaci, które przewyższają w większości je znacznie wzrostem. Po kilkunastu minutach jazdy zajeżdżacie. Ewidentnie wjechaliście w dzielnicę bardziej przemysłową, dzielnicę, która skupia tutaj przede wszystkim jakieś manufaktury, fabryki, magazyny, jakieś przetwórnie różnych rzeczy i zajeżdżacie pod duży budynek, gdzie na szyldzie wyblakłym, takim już mocno wyblakłym szyldzie z zarysami chyba jakiejś świnki albo jakiegoś innego zwierzęcia napisane jest Landsman i wspólnicy. Wygląda to na rzeźnię. Paromobil się zatrzymuje, kierowca tam pobiera od młodego gnoma stosowną opłatę. Życząc wam miłego dnia. Wysiadacie. A paromobil, trykocząc silnikiem na wyższych obrotach przy ruszaniu, odjeżdża w swoją stronę. Stoicie tak na placu przed rzeźnią i młody gnom wskazuje ręką, żebyś szedł właśnie z nim w tamtym kierunku. Co robisz? No dobra, prowadź. Dochodzicie do drzwi rzeźni. Tam widać, że raczej to były rzeźnia w trakcie dnia pracy, bo stoją tam jakieś samochody, znaczy pojazdy, paromobile, jakieś załadunkowe, jakieś wozy. Coś tam słychać, jakiś stukot maszyn ze środka, jakieś krzyki, ale coś ci się nie podoba w tych krzykach. Mogę ten się wsłuchać dokładniej? Może rzucić na spostrzegawczość, masz Do tak 6. krzyki. 9, no to masz spostrzegawczości, masz przerzut, nie? Chyba. No, na przenikliwości, bo to jest od spostrzegawczość od przenikliwości, więc masz przerzut.
Czyli dorzuć jeszcze do 10. Słyszysz ewidentnie, że dobiegające skrzyki nie są normalnymi krzykami tam robotników pokrzykujących na siebie nawzajem, próbujących zagłuszyć po prostu pracę różnych maszyn i ogólny hałas, jaki panuje w takim miejscu pełnym różnych osób. Do twoich uszu dochodzą jakieś wyższe tony, które ewidentnie jeżą ci skórę na gojo, bo tam słychać nie krzyki pracujących, a raczej krzyki mordowanych, krzyki ludzi, jakieś, słyszysz jakieś krzyki, piski, rzężenie, a także jakiś warkot. Zaraz, zaraz, młody. Co to tak, tam tak krzyczy? Co krzyczy? Ja nic nie słyszę. Młody wzrusza ramionami i rusza w kierunku wejściowej bramy. Co zaraz, robisz? Zaraz. Łapię go za ramię. Co się stało? Przestań mi tu ściemniać. Gadaj, co tam się dzieje. Nic się nie dzieje. Chciałem pana przedstawić panu Mordekajowi. Kto to jest pan Mordekaj? No mój szef. I co to za krzyki? W tym momencie, kiedy zapytałeś się, co to za krzyki, z drzwi tej całej rzeźni wypada jakiś gnom, który cały zakrwawiony, który potyka się w panicznej ucieczce i rzuca się w waszym kierunku i macha ręką. Uciekajcie! I potyka się, chyba ma zranioną nogę, potyka się i wykłada się jak długi na placu przed tym, przed rzeźnią. Zanim słyszy takie klank, 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 klank w drzwiach pojawia się golem. Dosyć duży, około 2 metrów wysokości. Golem techniczny, golem, który na co dzień służył po prostu do cięcia półtuszy i tak dalej. No taki humanoidalnie zbudowany. Jedną łapę ma chwytną, lewą tą rękę metalową ma chwytną, w której trzyma właśnie jakiegoś nieszczęsnego gnoma, który go ściska mocno, a druga to jest taka łapa z taką okrągłą piłą, tak jakby tarczową, którą przeżynał się przez półtuszę. I tak trzymając tego gnoma, łapie, znaczy robi piłą i tak tego gnoma, tak słyszysz jak gnom krzyczy tam, drze się, krew tryska na ten, a gnom, znaczy golem go przecina na pół tą piłą, flaki się wypływają z wnętrzności po prostu na ten i potem golem wypuszcza martwe truchło takiego i zwraca się w waszym kierunku. To jest dla ciebie coś dziwnego, ponieważ większość, twoja wiedza na temat, specjalistyczna wiedza na temat maszyn i golemów w szczególności, mówi ci, że coś jest nie tak z tym golemem. Golemy nie atakują swoich twórców, nie atakują swoich, bo mają po prostu zakodowane w swoim szem, czyli tak jakby w swoim tym magicznym sercu, które je napędza magią, mają zakodowane zawsze zaklęcia, które nie pozwalają im atakować nikogo po prostu. No chyba, że są golemy bojowe, ale golemy bojowe są projektowane dla armii, co? To jest zupełnie inna historia niż ten golem tutaj. Co ja mogę zrobić? Mogę przyjrzeć się na szybko, co z nim jest tak, co jest z nim nie tak, no bo ewidentnie. No, możesz się przyjrzeć, co jest z nim nie tak. No to rzucaj na analizę. Masz analizę maszyn akurat na 9, więc bez problemu. Bez problemu to ocenisz, mi się wydaje. Czekaj, no trudność była akurat tego 15, masz 9 plus 2 to jest 11, więc możesz dorzucić kostkę, teoretycznie za żeton. Możesz dograć jakąś kartę. Rzucę jedną kostkę. No czy dorzucę kostkę? Do 10 się dorzucę. Akurat. Nie, czekaj, nie. 11 jest mało. No zawsze jeszcze za kolejny żeton możesz dodać plus 1. To i tak mało. Nie, no to akurat będziesz miał 15. Nie, bo tam miałeś 9, masz 9 plus tamtej kostki masz 2, no to 11, a teraz dorzuciłeś kolejną, to masz 14. Bo to się liczy jako dorzucenie kolejnej kostki. A, dorzucenie kolejnej kostki.
Ty masz 14, no to jak dodasz za żeton 1, no to akurat będziesz miał. No to dobra, to dorzucę ten. Zużyję kolejny. Ale mogę zużyć żeton na to samo? Na to samo nie, właśnie dlatego jak dorzucałeś kostkę, no to możesz ewentualnie dodać plus 1 do rzutu teraz. Dobra, to dodam. Dobra. Ewidentnie twoja szybka analiza ewidentnie pokazała ci, że ktoś majstrował przy właśnie Shem Golema i zmienił mu procedury nabojowe, żeby zabijał wszystko, co się co żywe w zasięgu jego wzroku. Czemu chcesz zrobić z tym? No, radziłbym wam w tej chwili uciekać, bo Golem klang, klang, klang i zmierza ewidentnie no, w waszym to kierunku. No, uciekamy, bo raczej nic sobie z tym nie damy zrobić. Długo. No to wiecie, znaczy wiesz, zawsze możesz próbować swojej magii, nie? Można to robić uciekając. No tylko, że to on będzie... Chyba nie, on nie jest zbyt szybki. Nie, on taki wiesz, no to idzie takie, stawia kroki, nie? Taki klan. On nie był od szybkości, tylko od krojenia świni, krów. Dobra, ty młody ucieka, ja spróbuję coś zrobić. On na plecach ma... W takiej skrzynce na plecach ma baterie maniczne, które go napędzają, więc teoretycznie możesz go unieruchomić, jak zniszczysz mu baterie maniczne. Młody ucieka, czy stoi? On jest przerażony. Zatkało go. Dobra, to ja młodego wrzeszczę, żeby się opanował. Ten tak się przypatrzy, odwrócił głowę, patrzy się na ciebie i rzucił się gdzieś tam w długo golem. Obrócił się w jego stronę, ponieważ on się, że tak powiem, ruszał jakoś bardziej i idzie za nim, nie? Tak klank, 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 stukając swoimi metalowymi odnóżami o Czy ja mogę, nie zwracając na siebie uwagi, usunąć mu się zdrowie, żeby mieć dostęp do jego baterii? No to ewentualnie mógłbyś mu próbować skoczyć na plecy, nie? To pewnie to zrobię. Skoro on zajęty jest młodym, to ja spróbuję. Młody uciekł do wnętrza rzeźni, a kolem za nim. Klank, 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 klank. No to korzystając z okazji, bo golem zajęty jest. No to młodym. Dobra. To co by coś mógł wykorzystać, żeby się dostać na jego plecy? To chyba by trzeba było wysportowanie używać. Sportowania musiałbyś użyć. Spróbuję. Masz tylko plus 3. Masz plus 3, ale że masz ten. Trudność 15, więc czekaj, as. As ci coś mam może asa, dać. Asa, tref. Mam asa na sukces od razu mogę odrzucić. No to jak odrzucisz na sukces, to ci się uda. No to odrzucam asa. Dobra, odrzucasz asa. To jest tak. Biegasz za golemem na... Do tego hali, tej rzeźni i widzisz, że na lewo od ciebie biegną schodki, które prowadzą na wyższy poziom tejże rzeźni. Biegasz po tych metalowych schodkach i kiedy ten golem tam przesuwa, idzie po hali cały czas za młodym, który gdzieś ucieka w kierunku schodów wiodących też na piętro, tylko z drugiego końca sali, wskakujesz na belki tych przęseł takich metalowych, podsufitowych, które biegną pod sufitem hali i ruszając się po nich znajdujesz się tuż nad plecami golema. Kiedy już znalazł się w odpowiednim miejscu, zeskakujesz błyskawicznie i lądujesz na tak jakby na jego karku. Golem stanął i wiesz, i tak zaczyna się kręcić, próbując cię zrzucić i tak próbuje łapą tą chwytną odgiąć ją do tyłu i ten i cię złapać. Jezu. Ja próbuję wyjąć baterię. A sorry, bo tam była poziom trudności jaki był? 20 czy 15 tego. To ja waleta odrzucę. Po co mi jasa zużywać? A to ten walet ci daje też sukces automatyczny? Walet dama król. Aha, no faktycznie, no to spoko. Próbujesz zdjąć, czy odkręcić baterię, tak? No wyczepić, skorzystając z mojej wiedzy z golemów. Dobra, to rzuć mi na technikę golemy. Masz 9 akurat. Z tym, że ja też rzucę, bo golem będzie próbował cię strącić. Mam plus 3 za ubranko? Tak, masz plus 3, bo to znaczy plus 3 do techniki masz za ubranko. A to testujemy technikę? No testujemy technikę, czyli masz w sumie 12.
No, a trudność odkręcenia baterii będzie 15, więc dużo ci nie brakuje. Z tym, No to nieźle. że ja cię jeszcze spróbuję strącić. Pewnie. To mała walka łapą ma 9 plus 2d10. Oj, 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 przerzut ma. Oj, drugi przerzut. No to wtedy trudności wzrośnie, ci powiem. 9, 9, 18. W tej chwili 21 chyba mam. Nie, mam w tej chwili 6 i 12, 18 już nie mam. No to on ma 19 w sumie. 19 przeciwko twojemu ile? Mam 8. 12 bazowej plus 6 kostki. 18. No to musisz jeszcze coś zrobić, żeby wyrównać, znaczy żeby ten, musisz przebić jego atak. I to tak No myślę, że to. zrównanie ci nic nie da, musisz Nie, no po dorzucić plus na 3 sobie. z karty. Tak? Plus 3 z karty z tego, Z tej czwórki. Dobra, odrzucamy czwórkę. Próbował golem, chciał cię chwycić, ale ty, znając techniki budowy golemów, znalazłeś czuły jego, znaczy martwy punkt, do którego golem po prostu ręką nie mógł sięgnąć, bo nie był do takich rzeczy przystosowany. Unikając takiej kłapiącej metalowej ręki, która próbowała cię chwycić, tylko tak ci bezradnie macha nad głową, a ty wyciągnąłeś tam za pazuchy jakiś klucz, którym odkręcasz klemy podtrzymujące połączenie z bateriami manicznymi. I po kilku fachowych ruchach udaje ci się odczepiasz golemowi te klemy. I on zatrzymuje tak, i stanął. Nie Pół ze mną ruchu. te numery, była szachu. Zeskakujesz z golema, który stoi i dopiero teraz rozglądasz się po hali i widzisz ogrom zniszczeń, jaki dokonał. Wszędzie widzisz walający, oprócz porozczłonkowanych, znaczy poharatanych kawałków mięsa, które leżą porozrzucane po hali, to są też tu poharatane ciała gnomów, jakichś orków, które tu pracowały, pod ścianą rozchlastane prawie na pół piłą tarczową leży jakiś ogr potężny. Więc no, golem, zanim został opanowany, zrobił tutaj niezły rozpierdziel. Przezornie chowam baterię do torby. Znaczy, to one są dosyć takie duże, więc do torby je nie schowasz, bo to taka, ja wiem, skrzynka, baterie maniczne to taka skrzynka wielkości, Okej. ja wiem, plecaka takiego dosyć sporego. To jak do mojego modułu ją podłączyć, skoro mój moduł wymaga baterii maniczne? Nie, tam źle, to był mój wymysł, doczytałem, że gadżety się aktywuje żetonami, więc on tak jakby nie ten. Czy nie wymaga? Dobra, to Nie odkładam wymaga. ostrożnie baterię na podłogę. Odkładasz ostrożnie baterię na podłogę. Jeszcze może się przydać. To na pewno. Dobra. Zdjąłeś plecak i ten. Zawsze możesz dorwać się golemowi jeszcze do tego, Do chemu. do No potem, szemu, nie? najpierw trzeba się. Chem czy szem to się wymawia? Szem, chyba szem, według mnie. U nas wymawiamy chem. Hem, tak? Niech będzie. Możemy się. Różnice językowe. Cenić. Dobrze. W purgatorii był hem, tak? Trzeba się tu rozejrzeć. Zadam, zajmiemy się zaraz. Czy jest tu ktoś żywy? Jest tu Właśnie ktoś żywy? kiedy właśnie zacząłeś się rozglądać za jakimiś żywymi osobami, słyszysz tylko takie klank, klik, 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 tak jakby coś tego i takie szczęknięcie, jakby ktoś broń przeładował. Coś ty, kurwa, za jeden, słyszysz za swoimi plecami. Podnoszę ostrożnie ręce w górę. Gnom? Że gnom, to kurwa widzę. Odwróć się. Się odwracam. Przed sobą widzisz gnoma ubranego w ciemne spodnie, koszulę w prążki, podwiniętą do łokci. Spodnie są na szelkach. Też siwiejące włosy, gdzieś mniej więcej w twoim wieku, może trochę starszy, ale bardziej, deczko wyższy, bardziej krępy, mocniej zbudowany od ciebie.
I ma siwiejące włosy oraz brodę na modłę winlandzką, czyli bokobrody ma połączone łącznie z wąsami, a dół brody ma taki wygolony na gładko. I trzyma wielgachny pistolet wymierzony prosto w ciebie i przygląda ci się badawczo spod przymrużonych oczu. Ty masz broń, ty masz prawo zadawania pytań? O, widzę, że świetnie rozumiesz zasady. Więc powtórzę pytanie, kim ty kurwa jesteś? Nomem, mechanikiem, który znalazł się tu przypadkiem. Nie wierzę w przypadki, odpowiedział gnom. Zwracając, że tak powiem, kurek pistoletu do pozycji zabezpieczonego gnata, opuścił go, podszedł do ciebie, spojrzał na ciebie uważnie i wyciągnął rękę. Mordekaj Lanzmann jestem. No też wyciągam rękę. Dzień dobry. Erwin. Stefan von Erwing. Witaj, Stefan. Przepraszam za takie niezbyt przyjazne powitanie, to mówiąc, podszedł do unieruchomionego golema i kopnął go z całej siły w kostkę. Ta kupa złomu narobiła mi dużych problemów. Trudno ale nie zauważyć. dzięki, że się z nim rozprawiłeś. Samson! Krzyknął gdzieś w oddali za jakiś tam skrzyń. Najpierw pojawiła się ryża głowa, a potem reszta ciała jakiegoś gnoma. Chodź no tutaj. Powiedz chłopakom, że jest już bezpiecznie i każ im zabrać się do sprzątania. Musimy to uprzątnąć, zanim się żandarmeria zorientuje. Zabrać się do roboty. A ty chodź ze mną, powiedział do ciebie. No dobra, idę za nim. A nie chciałbyś, żeby tego golema naprawić? A znasz się na tym? No kurde. No to nie pewnie, powiedzieć. Jeżeli będziesz miał dał radę się sprawić, żeby on znowu działał tak jak trzeba i nie mordował wszystkiego, co żywe w okolicy, no to chętnie. Dużo za niego zapłaciłem. No, jest dość skomplikowaną maszyną, to nie dziwne. Zrobić to teraz, czy może potem? Później, na razie chodźmy pogadać i się czegoś napić. Dobra, prowadzicie do przeciwległego kąta hali, gdzie są też metalowe schody, które stukają pod waszymi stopami, kiedy się na nie wspinacie. Prowadzą one na piętro, tylko do sekcji bardziej, powiedzmy, biurowej, gdzie znajdują się jakieś pomieszczenia, które służą za biura, być może jakieś pomieszczenia socjalne. Tak jak to zwykle w jakichś tam mniejszych manufakturach czy fabrykach, a w tym przypadku akurat w fabrykach jadalnego mięsa. Idziecie na górę, mijacie kilka pomieszczeń, z których wychylają się przestraszone twarze pracowników tej rzeźni, ewentualnie ludzi całego tego Lanzmanna. Kiedy mija on te postacie, to im tam krótkimi warknięciami, takimi dyspozycjami warknięciami każe wracać do roboty. Oni pokornie i wychodzą z tych pomieszczeń i udają się do swoich obowiązków. Dochodzicie do końca korytarza, na którym znajdują się drzwi przeszklone, na których też jest napisane też już takimi wyblakłymi trochę literami Lanzmann i wspólnicy rzeźnia. I tutaj wchodzicie do jego biura. Jego biuro jest całkiem przestronne i jak na pomieszczenie biurowe urządzone całkiem przyzwoicie. Są tu meble z inkrustowanego drewna, jakaś tam kanapa wyściełana pluszem, jakieś tam stoliczki, na których stoją jakieś tam szklanki i takie rzeczy, jakaś gablota z jakimiś tam z pucharkami, jakimiś medalami, chyba za jakieś tam konkursy, nie wiem, zawodowe może. Na ścianach jakieś dyplomy, certyfikaty. Wskazuję ci ręką, żebyś usiadł na kanapie. Sam podchodzi do stolika, na którym stoją jakieś karafki. Sięga po szklaneczki z drugim dnem. Napijesz się czegoś? A chętnie. No to nalewa. Whisky może być? A coś innego? A co lubisz?
Nie whisky. Nie whisky. Wino? Może być. To odkorkował jakiegoś butelkę, jakiegoś winiacza, który tam też stał. Wziął kieliszek, nalał ci odpowiednią ilość, sobie nalał dosyć potężną szklanicę whisky. Zatkał korkiem karafkę, wziął to wszystko w ręce. Podszedł do ciebie, dał ci kieliszek. Sobie zabrał szklankę, usiadł przy swoim biurku, nogi zarzucił na blat biurka. Postawił szklankę na, znaczy wziął haust tej whisky, pomył trochę w ustach, smakując bukiet i odstawił szklankę na stole, spojrzał na ciebie i no to słucham. Młody, który mnie tu przyprowadził, twierdził, że masz jakieś informacje? Handlujesz takimi rzeczami? A biorąc pod uwagę fakt, że trochę ci pomogłem, liczę na zniżkę? Informacje. No, tak się składa, że akurat informacja jest jedną z części mojego zawodu. Więc zapewne jakimiś informacjami dysponuję. Już chcesz zniżki. Powiem tak, jeżeli naprawisz mi mojego golema technicznego, to być może udzielę ci tych informacji za darmo. Pytanie jeszcze, jakich informacji szukasz? Szukam pewnego gnoma. Wiesz, ile gnomów żyje w Orco? No pewnie dużo, ale ten jest dość konkretny i pewnie rzuca się w oczy. Konkretny gnom? Wiesz, często chodzi z obstawą. Chodzi dużo z obstawą. Juda, mówi ci to coś? W tym momencie gnom odstawił z hukiem tą szklankę, aż się trochę whisky wychlapało na stół. Złapał gnata, wstał z impetem z biurka, podszedł do ciebie, wymierzył ci pistolet prosto w głowę. Skąd kurwa znasz tego skurwysyna? O, czyli widzę, że mamy wspólnego nieprzyjaciela. Nieprzyjaciela? Okej, odłożył pistolet. Zamieniam się w słuch. No, szukam go, bo mam pewne z nim porachunki, zatarg. Ten golem, którego unieruchomiłeś na dole, to jego kurwa sprawka była. Przyszedł do mnie. Rozumiesz, przyszedł do mnie. Cwaniaczek, uśmiechnięty. Jakby nigdy nic. Wparował mi do biura. Rozsiadł się wygodnie. Wychlał pół karafki mojej whisky. I śmiejąc mi się prosto w oczy, odrzekł, że teraz on będzie w tym mieście rządził. Rozumiesz to? Rozumiesz to, kurwa? On w moim mieście powiedział, że będzie sobie rządził. Czyli mamy wspólne interesy. Jak rozumiem. Nie wiem, jak on to zrobił. Pokazałem mu wypierdalać, oczywiście. Zanim się znerwuje i wpakuje mu kulkę między oczy. Ktoś tam zaczął mamrotać. Gadać jakieś niestworzone derdymały o powrocie wielkości królestwa gnomów i tak dalej, i tak dalej. Nie słuchałem go za dobrze. Jestem człowiekiem pragmatycznym, który patrzy na to, co faktycznie może zrobić, a nie na jakieś wydumane derdymały. Więc kazałem mu się zamknąć. Ale on jakimś cudem wyszedł na halę mojej rzeźni, zaczął walić jakąś przemowę i nie wiem, co on kurde zrobił, bo chciałem mu pakować kulkę w plecy, ale nie wiem, co on kurde zrobił, ale część ludzi go posłuchała, rozumiesz? Moi ludzie, moje gnomy, z którymi pracowałem od lat, których znam, niektórych od pieluchy, one po prostu posłuchały go i za nim poszły. Próbowałem go zastrzelić. Ale on po prostu przyjął kulkę w plecy i się zaśmiał. Rozumiesz? Zaśmiał się. Skurwa. No. Czyli będzie to trudniejsze niż... Nie wiem, kim on jest. Nie wiem, kim on jest. Ale chcę dorwać skurwysyna. Chcę go zabić. Chcę go poszatkować. Nie wiem, wrzucę go świnią na pożarcie.
czy cokolwiek innego, ale muszę go skurwysyna dorwać. Zabrał mi moich ludzi. Zmienił mojego golema w morderczą maszynę. I do tego jeszcze ukradł coś dla mnie bardzo cennego. Co ukradł? Srebrną pozytywkę. Srebrną pozytywkę mojej cioteczki Petuni. Śmieszne gówno, wiesz, takie gdzieś tam sprowadzone chyba z Alfheimu, z jakiejś wycieczki. Przedstawia dwa tańczące ogry. No takie gówno, ale ze srebra. Trzymałem to, bo moja cioteczka Petunia świeć odynie nad jej duszą. Była wspaniałą kobietą, która nauczyła mnie, jak się poruszać w tym biznesie. No, ale zamiłowanie do dziwnych zabawek to ona miała. No po prostu to zabrał. Przyjął kulę w plecy z mojego gnata. Zrumiesz z tego. I tak, wiesz, pokazał wielką giwerę, którą ewidentnie nie lubi się rozstawać. I poszedł z moimi ludźmi i uszkodził mojego golema. Nie wiem, jak on to zrobił, ale chcę go znaleźć. No to chcemy go znaleźć obaj. Niestety na tą chwilę nie wiem, gdzie jest. O, myślałem, że się dowiem tego od ciebie. No właśnie, ode mnie się tego nie dowiesz, bo ja sam jeszcze nie wiem, gdzie on jest. Mogę rozesłać ludzi, resztkę swoich ludzi, Wici, żeby go popytali, poszukali, ale to potrwa jakiś czas. A w tym czasie? A w tym czasie możesz Mogę naprawić zaś. mojego golema. Ewentualnie możesz pójść do naszego Godiego, naszej społeczności, który być może udzieli ci więcej informacji na temat Judy, jeżeli powiesz mu, z czym Dobra, miałeś do czynienia. po kolei. Najpierw golem, żeby nic się już nie odwaliło. Postaramy się go też zabezpieczyć przed przyszłymi wydarzeniami tego typu. A potem poszukamy łobuza, drania, szelmę, płotra. No dobrze. Nazwij go jak chcesz. Kawał skurwysyna, mruknął Też może Lanzmann. być. I dopił swoją szklankę whisky. Wino, które tam próbowałeś, całkiem takie dobre. Nie jest jakieś wyborne, super, ale da się wypić. Daję radę. Daj radę. No to co? To idziemy obejrzeć golema. Może dowiemy się przy okazji, co się stało. Dobra, to ty zajrzyj do tego golema, ja tutaj muszę załatwić kilka rzeczy. Do golema, tam gdzieś po drodze mija cię Samson, którego wołał, czyli ten ryży, no, gnom, którego wołał za pierwszym razem zaraz po tym całym zajściu. Wchodzisz na dno, no, golem dalej stoi w tym samym, znaczy no, stoi w takim półruchu, jak stał na swoim miejscu, ale widać, że ewidentnie wszyscy omijają go dosyć szerokim łukiem z daleka, jakby bali się, że znowu się aktywuje i zacznie znowu zabijać. Ale widzisz, że sprawnie im szła czyszczenie, bo już zwłoki, które widziałeś gdzieś tam porozrzucane w różnych miejscach, poznikały, a już tam szorują detergentami plamy krwi i uwijają się. No, ewidentnie ludzie Lanzmana to nie są w ciemię bite gnomy i przedstawiciele innych ras, tylko dobrze przeszkolona i no, lojalna grupa. Obejrzymy sobie golem. No, żeby zajrzeć do środka golema, musisz się na niego wdrapać, bo on jest dosyć wysoki. Na szczęście po tym, jak zdjąłeś z niego baterie maniczne, no możesz mu się tam przez plecy dobrać do środka. Więc to akurat jest dla ciebie bez problemu. Otwierasz tam klapy, które wiodą do środka i do chem golema. Jest to kryształ. Jest to kryształ, który jest tam połączony z różnymi mechanizmami różnicowymi. No i teraz, jak chcesz, analizę musisz rzucić, żeby się dowiedzieć dokładnie, co mu się stało. Analiza maszyn. Tak jest. No i tutaj będzie już trudność 20.
Szósteczka plus 9 to jest 15, no to ci brakuje coś tu. Wydaje ci się, że no niestety ktoś tutaj mocno gmerał przy magicznym oprogramowaniu Golema i... Wydam jeszcze jeden żeton. Czyli dorzucę kostkę, tak? No. Przyjrzmy się dokładniej. No i ci się udało. Golem ma całkowicie pozmieniane zaklęcia chemu, które służyły do prostu były jego instrukcjami do tego, do czego on ma służyć. Przede wszystkim ma zdjętą zabezpieczenie te antyprzemocowe, które sprawia, że które nie pozwala mu atakować żywych istot. To jest raz, a dwa, większość instrukcji, które służyły tam do ciachania mięsa, tego żywca wołowego, świńskiego i innego, i tam do prac jakichś tam służących do układania tego na jakichś tam taśmach i tak dalej, zostały przeprogramowane na zabijanie żywych istot w zasięgu wzroku, ogólnie rzecz biorąc. Musiał tego dokonać jakiś technomag, ewidentnie. Ktoś z umiejętnościami technomagicznymi, aczkolwiek w tym wszystkim jeszcze coś jest. W sensie, że oprócz tego, tej aury technomagii, która została tutaj wtłoczona, i to takiej, no, całkiem poważnego sortu, no, to był uzdolniony technomag na pewno, który tego dokonał. To coś w tym jeszcze jest. Jest w tym coś dodatkowego, coś groźnego, coś, czego aura sprawia, że no, robi ci się gęsia skórka na dłoniach i włoski na skórze stają dęba. Coś w tym jeszcze jest niedobrego. Dodatkowo. Ale to już Przyjmę się. wykracza poza twoją wiedzę technologiczną. To jest coś więcej. To jest coś z magią związane, ale nie z technologią. Czy jestem w stanie to naprawić, czy niekoniecznie? No, możesz próbować przywrócić stare, znaczy część przynajmniej tych podstawowych instrukcji i przywrócić, znaczy wykasować tą instrukcję mordu. No, ale to zajmie ci na pewno kilka ładnych godzin. No, trzeba się zabrać. Robota to robota. Dobra, no to teraz tak, za to, że ci się powiodło z tym, za to, że się ci powiodło z tym skakiwaniem golemowi na plecy i za ten pomysł, dostajesz z powrotem jeden żeton. Sobie na bieżąco je dopisuję i odpisuję, jak zauważyłeś. No, ja też. Tyle mam 5, tak? 5, no. No i na dobre. No to masz z powrotem 5. I teraz tak, na technika golemy będziesz rzucał, przywrócenie po tych bazowych instrukcji golemowi to będzie poziom trudności 20 i za każde podbicie, czyli za każde dodatkowe 5 punktów więcej skracasz czas o godzinę tego przeprogramowania golema. Bazowo zajdzie ci gdzieś około 5 godzin. Czy R2D10? Technikę, mam technikę, tak? No to Technika plus technika. 3. No to masz 12 w sumie. Plus 5, no to masz 17. Dorzucę kostkę. Zużyję żeton. 19. Zużyję jeszcze jeden, żeby dodać 20. Znaczy Żeby plus było 1, żeby 20, dać, żebyś... tak? No, no to masz. No Tak, to... tam do 20. Uff, ciężkie to było zadanie. 5 Przez to godzin. cholerstwo dodatkowe w środku, to nie jest normalne. Tak, i to tak jakby zostało, w sensie, że pozbyłeś się wszystko, co by tego, tych pozmienianych instrukcji technomagicznych z tego chem, a natomiast coś tam, co było w tym golemie takiego innego niż technomagiczne, no zostało, bo nie wiesz, co to jest, nie musiałbyś się skontaktować z jakimś, nie wiem, magiem, nie wiem, rytualistą, magiem spirytystą, no ktoś inny mógłby ci, może ten Godi, z którym spotkanie proponował ci Landsman, może być coś wiedział na ten temat, nie? No to będzie trzeba to zrobić. A to może
Nie wiem, która godzina już jest, chyba dość późno. No takie dosyć późne popołudnie. Dobra, to trzeba iść do właściciela tego uroczego miejsca i dać mu znać, co i jak. Przez te parę godzin nikt ci zupełnie nie przeszkadzał. Tam czasami ktoś tam, chyba gdzieś tam z raz ktoś podszedł, się zapytał, czy chcesz coś jeść, czy tam pić. I jak chciałeś, to ci donieśli. Natomiast nikt ci zupełnie nie przeszkadzał w twojej robocie. Ale skoro już skończyłeś. Ja baterii nie podłączam, na wszelki wypadek. Aha. Bo on jest niby naprawiony, ale warto by to jeszcze, żeby ktoś obejrzał. Powiem to już temu panowi. Dobra, wracasz do biura. Widzisz jak Lanzmann kończy rozmawiać z jakimś gnomem, którego nie znasz. Kiedy widzicie wchodzącego do biura, tam klepie tego gnoma po ramieniu, coś tam dokończając z nim mówić, i ten gnom oczywiście szybko wymijacie i wychodzi z biura. No i jak? Naprawiłeś mojego golema? Dobra, to co mogę zrobić, zrobiłem, tylko że w nim siedzi jeszcze coś, na czym zupełnie nie wiem, jak usiąść, bo do tego to potrzebny byłby mag. Przywróciłem wszystkie podstawowe funkcje, które miał wcześniej, ale jeszcze nie uruchamiałem go, bo warto, żeby spojrzał na niego ktoś, kto zna się na czymś więcej niż tylko zajmowanie się golemami. Bo tam w nim coś siedzi, a nawet jeśli ktoś do niego zajrzy i oceni, i nie udał mu się tego zrobić, to ja bym go radził sprzedać. No Głównie dobrze. dlatego, że może coś z nim się jeszcze stać, no i twoi ludzie chyba nie za bardzo już za nim przepadają. Ja im się nie dziwię. Kurwa, trochę szkoda, dużo pieniędzy za niego władowałem. Myślę, 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 myślę. Dobra, chyba wiem. Może Godi naszej społeczności lokalnej, Bjorn Lomborg, może by coś wiedział na ten temat. On mieszka w dzielnicy. On mieszka w dzielnicy Vansan, w dzielnicy uniwersyteckiej. Jakbyście się tam udali do niego, to może on by tu mógł przyjść, jakby miał czas, albo przyjechać z wami i zajrzeć do tego golema i może by wtedy wiedział, co się z nim stało, a przy okazji może by ci coś udzielił na więcej informacji na temat tego Szulca, tej gnidy. Co ty na to? Dobra, Wyślę mamy z tobą to. Samsona. Dobra, On cię dobra. zaprowadzi do Bjorna. Dobra. Tymczasem radzę tą baterię na razie gdzieś do niego schować, żeby ten, nie wiem, golema też gdzieś przesunąć, żeby nie rzucać tak w oczy. Dobra, już ja się tym zajmę, nie martw się o to. Dzięki, Stefan. Wspólny interes zbliżają gnomy. Żebyś wiedział. Dobra, idź już. Samson! I tam krzyknął, no gdzieś z drugiego pokoju wyskoczył ten gnom, wycierając jakieś tam narzędzia w brudną szmatę. Zaprowadź Stefana do naszego Godiego. Dobrze, szefie, powiedział i ruszył z tobą. Zeszliście po stukających metalicznie schodkach na dół. Przeszliście przez halę, mijając tam wszystkich pracowników i klientów rzeźni. Wyszliście na zewnątrz, tylko innym bocznym wejściem, gdzie stał zaparkowany paromobil, chyba Landsmana samego. Wskoczył do szoferki Samson i wskazał ci, żebyś sobie wsiadł tam z tyłu na siedzenie pasażera. Siadam. Słyszysz ten stukot odpalanego silnika. Tam zaterkotał przez chwilę nierówno, ale później złapał równy rytm. No i możecie jechać. Zabrałeś ze sobą jakieś tam narzędzia czy coś? No cały czas mam przy sobie swoją skrzynkę. Samson się Mogłem tam. ze sobą zabrać też ten golemowy kryształ. Czy hem to golema, tak? No, hem kryształ, prawie jak zwał. No dobra. Nie jest on tyle duży, żeby się Nie, on gdzie nie jest taki, ja zmieścił. wiem, jaki, ja wiem, jak to jakieś takie naprawdę duże jajo, coś takiego. Dobra, tak będzie bezpieczniej dla ludzi rzeźni, a i przy okazji. Jakąś broń wziąłeś? No mam klucze przecież ze sobą. A, klucze. Nie mam broni. Dobra. No to jedziecie.
Jedziecie do dzielnicy Vansan. Wyjeżdżacie z dzielnicy tej przemysłowej, w której się znajdowała cała ta to lokum Landsmana. I podążacie sobie spokojnie paromobilem, który tam z zawrotną prędkością jakieś 30 km na godzinę sunie się po uliczkach Orso. Mogę, korzystając z okazji, skoro jedziemy, byłeś tam, jak pojawił się ten dupek? Mówisz o Szulcu? Mhm. Byłem tam. No jak to tak wyglądało? Wszedł, gadał i nagle kiedyś tam gnomów stwierdziło, że pierdzielą to wszystko i sobie poszli? Tak, on po prostu wyszedł na środek hali i zaczął gadać po prostu. Powiedział, że... Ja go za specjalnie nie słuchałem, bo wiesz, mam swoje obowiązki od szefa, ale tam piąte przez dziesiąte słyszałem, że obiecywał im jakąś tam lepszą płacę, jakieś tam skarby. Do tego coś o... Słyszałem, że coś pierdolił o... wielkiej chwale Królestwa Gnomów i tak dalej, no i to działało na ludzi, nie wiem, może to była magia jakaś, ale no sporo naszych go posłuchało niestety i poszło za nim. No wcale bym się nie zdziwił, jakby magia była. Się porobiło. No, ale mówię, Mordekaj strzelił do niego, a on nic. Zaśmiał, zaczął się śmiać. Ale ten śmiech, mówię panu, ten śmiech to nie był śmiech kogoś normalnego. Nie. W tym śmiechu było coś strasznego. Wszystko można powiedzieć o nim, tylko nie to, że jest normalny. Tak jak widać, jest bardziej nienormalny niż mi się zdawało. Dobre, ja wiem, 20 minut drogi wam zajęło przejechanie z dzielnicy tej przemysłowej do dzielnicy Vanson. I tam... Oczywiście wygląd miasteczka też się zmienił, uliczki stały się bardziej szerokie, więcej dystyngowanie ubranych ludzi na ulicach, jakieś tam ewidentnie studenci, co i rusz tam przeciskający się w tłumie i żwawo przebiegający na przykład z jednego strony ulicy na drugą. Widać tutaj też bogatsze kamieniczki, gmachy różnych szkół i uniwersytetów. Wy zjeżdżacie z głównej drogi w jakieś boczne, które co i rusz wiodą was to w lewo, to w prawo. I w końcu zajeżdżacie na jakąś tam ulicę, która tutaj akurat jest dosyć wąska i wszędzie po bokach są poustawiane jakieś tam zaparkowane paromobile. Gdzieś tam jakaś dorożka czeka sobie spokojnie na postoju. Ludzie spacerują, ale tutaj są takie wysokie kamieniczki z elewacjami pomalowanymi w różne kolory. A wy się zatrzymaliście akurat niedaleko kamienicy, która jest pomalowana na szaro. I ma drewniane drzwi dwuskrzydłowe w środku, wiodą do środka. Samson otworzył drzwiczki po swojej stronie, wysiadł z samochodu i gestem pokazał ci, że jesteście na miejscu. No i udajesz się za nim do kamieniczki. On tam wbiega po schodkach, no i otwiera drzwi. I pokazuje, że musicie palcem, że musicie iść do góry. No i tam wchodzicie na klatkę schodową. Klatka schodowa wyłożona jakimiś kafelkami w kolorach ekri i jakichś tam ciemnych, taka jakby szachownica. Schody jakieś kamienne wiodą na górę. No i się wspinacie. Mijacie piętro pierwsze, drugie, trzecie i dopiero na czwartym piętrze schodzicie z klatki schodowej na wąski korytarz, słabo oświetlony mrugającymi lampkami manicznymi. No i on Samson prowadzi się dalej. W drzwi pod koniec korytarza, po prawej stronie, zatrzymuje się przed nimi. Na nich wisi kołatka z wizjerem.
ale nie ma żadnej tabliczki, która by oznajmiała, że ktoś tutaj, kto tutaj mieszka. No i Samson sięga do kładki, już miał pukać i tylko słychać takie stłumione: wejdźcie! Wchodzicie do stosunkowo niedużego mieszkania, zawalonego już od progu głównie książkami, gdzie prawie we wszystkich wolnych miejscach kłębią się książki różnego formatu, różnej grubości, księgi obite w skóry, jakieś z materiałowym obiciem, czy nawet z naderwanymi gdzieniegdzie jakimiś okładkami, jakieś zwoje, jakieś, nie wiem, manuskrypty porozrzucane od progu. Samson idzie przodem, prowadzi się do środka. Mieszkanie raczej jest nieduże, troszkę zaniedbane, pewnie wymagałoby remontu, ale chyba właściciel na to nie zwraca uwagi. Mijacie ten taki salonik połączony z aneksem kuchennym, a dalej otwarte na oścież dwuskrzydłowe drzwi prowadzą do kolejnego pomieszczenia, gdzie przy okrągłym stoliku siedzi no już taki wiekowy dosyć gnom o długich siwych włosach, też z dłuższą siwą brodą, w okularach, w drucianych oprawkach, który akurat właśnie przegląda jakieś dokumenty i ćmi fajkę w kąciku ust. Odrywa wzrok. Ubrany jest w jakieś tam takie wytartą tweedową marynarkę, spodnie jakieś takie też już nie pierwszej nowości, pod tą marynarką jakiś taki golfiasty sweter trochę porozciągany. Ewidentnie gnomów nie przywiązuje wagi do swojego wyglądu, bo jest czysty i schludny, ale niespecjalnie modnie ubrany. Akurat właśnie trzyma te dokumenty i tak podnosi wzrok na was i widać, że Samsona poznaje, na ciebie się patrzy zaciekawionym wzrokiem. O, witaj Samson, kogo mi tutaj przyprowadziłeś? To jest Stefan von Everin, powiedział Samson. Ma do ciebie interes, godi nasz. O, to ciekawe. Szanowny gościu, napijesz się czegoś? Kawy, herbaty? Chętnie, herbaty. Już momencik, wrócił się do tego saloniku z aneksem kuchennym i tam zaczął tam przygotować wszystkie ingrediencje niezbędne do tego, żeby zrobić wam herbaty. Proszę, usiądźcie, gdzieś tam wskazał wam miejsca z jakiejś kanapy przywalonej różnymi pierdołami, zgarnął te różne rzeczy i przerzucił na stolik obok, gdzie kubka różnych ksiąg i innych rzeczy powiększyła się dwa razy. Widać, że to ledwo się, że tak powiem, trzyma, żeby się nie posypać na podłogę, ale kawałek wolnego miejsca do siedzenia się pojawił. Wybaczcie za ten bałagan, ale no, ciągle jestem czymś zajęty. Ja bym to nazwał twórczym nieładem. O, to jest dobre określenie. No więc co was do mnie sprowadza? Tyle rzeczy. Tak? Które się ze sobą wiążą. W zasadzie jedną rzeczą jest toś. Czyli nowe. Gnom w tym mieście. Mhm. A druga to jest ta, którą ten gnom odwalił w naszej znajomej rzeźni. Tak, a co się stało z zainteresowaniem przysłuchiwania? No, daję mu tego chema, żeby sobie obejrzał. On tak się bierze go od ciebie. Ktoś go przeprogramował, ale wsadził do niego coś, na czym się totalnie nie znam. Tego już nie mogłem zrobić. On bierze na chwilę ten chem od ciebie, przygląda mu się, ale jego brwi się marszczą, wędrują do góry, a potem wypuszcza go na podłogę. Ożeż ty!
Skąd to masz? No, zgoda ma w rzeźni. No to mamy poważny problem, powiedział Godi. Jak bardzo poważny? Tak wziął chaos powietrza, spojrzał się na was i tak powiedziałbym, że natury demonicznej. Aż kurde. Nie dziwne, że nie mogłem się za to zabrać. Nie moja działka. Nie radzę wam tego nie dotykać, powiedział. Się rozejrzał po pokoju. Musimy to zabezpieczyć. Ja tak zaczął rozglądać. O, mam. I wziął i po prostu poszedł do kuchni i wrócił z takimi szczypczykami, które służą do, nie wiem, do podawania na przykład ciastek albo pączków z tacy, na przykład, żeby nie dotykać rękami. I po prostu złapał tymi szczypczykami ten chem i położył go na tym, na jakimś tam spodeczku. Trzeba będzie to jakoś zabezpieczyć jakąś ochroną, bo demoniczne emanacje no, mogą być niebezpieczne. No dobrze, powiedzcie mi, skąd to macie? Skoda ma w rzeźni. No dobrze, a skąd on się tam wziął? Znaczy, wiem skąd chem w goleniu, ale skąd się to skażenie demoniczne? A to pewnie dlatego, że tłumaczyłoby to, dlaczego stało się tak szybko. Z tego, co opowiadał nasz wspólny znajomy. Aha, w tym momencie zaczął czajnik gwizdać. Poczekajcie chwilę, powiedział Godi. Zerwał się i żwawym krokiem ruszył, jak na takiego, już powiedzmy, dziadka. Ruszył żwawym krokiem w kierunku kuchni. Widocznie się ożywił. No tutaj coś, co chyba było jego zainteresowaniami. Samson wstał i powiedział, muszę coś sprawdzić. I ruszył w kierunku wyjścia. Godi wrócił z dwoma filiżynkami herbaty. Spojrzał się tylko na Samsona, ale nic nie powiedział. Postawił filiżankę herbaty przed tobą, postawił filiżankę tam obok siebie. Usiadł, no i słucham. Mów dalej, mów dalej. Dużo do powiedzenia. Osoba, którą ścigam od jakiegoś czasu, widocznie ma więcej powiązań z niepożądanym elementem, niż byłem sobie w stanie wyobrazić. I potrafi dużo więcej, niż myślałem. A potrafiła tak się precyzyjniej może? Juda Schulz. Nic mi to nie mówi. No to dziwne, zważywszy na to, że brzmi, to jest... Brzmi jak gnomie imię, nazwisko, natomiast nic mi nie mówi. Trochę dziwne, zważywszy na to, że potrafi przeciągnąć na swoją stronę sporą ilość gnomów. Ale myślisz, że zrobił to... Myślisz, że zrobił to w magiczny sposób? No teraz zaczyna mi się coraz bardziej wydawać, że tak. A jakieś szczegóły jego wyglądu? On z Purgatorii, ale zwracam uwagę, że jak to nieraz widziałem, czyli całkiem niedawno, trochę się zmienił. Zadumał się Godi. Czy słyszałeś kiedyś o dybukach? No, rzuciło mi się w uszy. Wydaje się, że możemy mieć do czynienia z jednym z nich. To jest bardzo, bardzo niedobrze. A co możemy zrobić? Powstrzymanie dybuka nie będzie należało do najprostszych rzeczy, ponieważ żeby zniszczyć dybuka i w tym momencie nagle drzwi do mieszkania otwierają się z łoskotem, zdyszany Samson wpada do środka i mówi: musimy uciekać, za chwilę tu będą. To będzie. Jacyś ludzie. Kilku ludzi, chyba trzech. Z bronią, idą tutaj. Tutaj w tym mieście. Jak mówią, żeby uciekać, to lepiej to zrobić. Godi się tak rozgląda, panicznie, no, drzwiami wyjście. Balkon, musimy iść na balkon. Chem? To robimy z chemem. No nie wiem, możesz go zostawiasz, łapiesz, uciekasz z tym? No łapię, schowam, wrzucam do torby.
Dobra, wrzucasz do torby w chem. Godi rusza tam między stertami książek w koniec pokoju, odsłania zasłony i ten, i widzicie, wejście po prostu na balkon. I chyba są to też przy balkonie po prostu schody przeciwpożarowe, które wiodą na tył kamienicy. Mamy. Nerwowo tam szarpie za klamkę, próbując otworzyć okno. W końcu mu się udaje. Kiedy nagle ten, widzisz, słyszysz kroki dudniące po korytarzu. Twój lepszy słuch od twoich towarzyszy, że kroki się zbliżają, ewidentnie kilkoro, i to chyba nie gnomów, tylko jakichś większych przedstawicieli, jakichś większych ras. Ewidentnie zbliża się do mieszkania Godiego. Godi w pierwszy wskakuje na balkon i próbuje, znaczy idzie, no idzie, rzuca się do drabinki wiodącej w dół kamienicy, zanim wypadasz ty. Sam są z tyłu i wtedy widzisz, jak do mieszkania wpada jakiś łysy facet z bronią i widząc, rozgląda się szybko i widząc, że uciekacie, właśnie wyciąga gnata i strzela. Huk wystrzału roznosi się głośnym echem po mieszkaniu. Szyba okna, obok którego przechodziłeś, rozpryskuje się w drobny mak, obrzucając was kawałkami szkła. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Kolejne kule gryzą dziury w tynku i we framugach okna. Ewidentnie ktoś próbuje was zabić. Wypadasz na balkon, razem za tobą Samson. I energicznie, na tyle, ile możecie, zbiegacie, znaczy złazicie po tej drabince. Za nimi słyszysz, uciekają! Warknięcia głosów. Coś tam gdzieś dobiegło. Zajdę ich od tyłu, gdzieś tam, co ożywia krew w twoich żyłach. No niestety dziadunio Bjorn nie jest na tyle sprawne, żeby tak szybko uciekać, przez co was trochę spowalnia. Czy możemy uciekać? No na dół, wiesz, drabinka wiedzie na dół. Niestety paromobil został po drugiej stronie kamienicy. Więc albo będziecie próbowali, nie wiem, uciekać gdzieś w głąb miasta, albo coś innego. Masz w sumie... No, trzeba uciekać klucząc, żeby dostać się jednak do bezpiecznego miejsca. Kiedy już jesteście tam kilka, ze dwa piętra niżej, z okna wychyla się ów łysy facet i oddaje kilka strzałów w waszym kierunku. Kule znowu tam odbijają się od metalowych elementów balkonów. Albo zahacza o ścianę, odłupując kawałki tynku, które sypią wam się w oczy. Potem wyłazi, zaczyna wyłazić z okna, żeby was gonić po tej drabince. Za nim też wyłazi jakiś kolejny ork. Ale w głowie cały czas dźwięczy ci, że ktoś będzie też próbował zabiegać was od tyłu, więc szybciej tam. Złazicie w końcu na dół, no kiedy już dotknęliście stopami chodnika, no nie macie chwili na zastanowienie się. Musicie uciekać, bo inaczej was rozstrzelają. Najbliżej otwarte drzwi? Najbliżej otwarte drzwi, no kamienica po drugiej stronie. No to trzeba tam uciekać. Dobra, rzucacie się przez wąską uliczkę w kierunku kamienicy. Bjorn w pierwszy wpada do niej, zanim Samson, ty na końcu słyszysz strzały znowu, które kule kołucha rozbijają, przelatują ci, jedno trafiło w drzwi, zostawiając pokaźną dziurę z odłupanymi drzazgami. Wpadasz do środka, kamieniczka podobna do tej, na której
do której wchodziliście, jak szliście do Bjorna, z tym, że po drugiej jest długi korytarz, oprócz klatki schodowej wiodącej na piętra jest długi korytarz, też wykładany kafelkami, na którego końcu są kolejne drzwi, po prostu taka kamienica, do której można wejść z obydwu stron. Dobra, Samson prowadź, musimy wmieszać się w tłum. Dobra, powiedzmy, że rzuć mi na... Na co możesz mi rzucić? Na wysportowanie. Trudność 15. Wiesz co, ja zużyję sobie tego... Tego asa? Asa. Tak, automatyczny sukces. Dobra. Już nie wiem. Ruszyliście biegiem przez korytarz. Samson was prowadzi. Wypadacie na ulicę. I Samson już w biegu wskakuje na kozioł dorożki, która akurat stała zaparkowana. Z bara i siłą impetu z bara pociągając siedzącego na niej woźnicę, który z krzykiem zlatuje, który chyba sobie przysnął po prostu i z krzykiem zlatuje na podłogę, znaczy na ulicę. A Samson strzela lejcami. W tym momencie Bjorn ostatkiem sił, że tak powiem, ładuje się do środka, potykając się jeszcze o schodek dorożki, a ty z rozpędu wskakujesz za nim. Drzwi dorożki kłapią i słyszysz strzały, jakieś kula przebiła bok dorożki i przefrunęła przez całą jej szerokość, robiąc dziurę po przeciwnej stronie. Kolejne strzały gdzieś tam dudnią wam o skrzynię bagażową, która znajduje się z tyłu dorożki, ale wy już jesteście w ruchu, a Samson pełnym pędem rozwija tutaj bieg tych koni, które były do niej zaprzężone i pędzicie uliczkami Orso gdzieś tam, żeby uciec pościgowi. Chyba wam się udało, bo po kilku minutach dorożka zwalnia i już nie pędzicie na złamanie jej karku. Natomiast widzisz, że no, że Godi leży, no leży i się nie rusza, a pod jego ciałem plama krwi się rozlewa. No trzeba go obejrzeć. No Godi Bjorn leży i w jego plecach, znaczy właściwie w jego boku, gdzieś po lewej stronie dzieje dziura po kuli, która wyszła na wylot i utkwiła w drzwiczkach od dorożki. No i jest chyba nieprzytomny. Dobra, chyba musimy się pospieszyć, bo ja mu nie jestem w stanie pomóc. No pierwszej pomocy jako tako nie masz. Nie jest maszyną, więc mu nie pomożesz. Samson, szybciej. Dobra, Samson pędzi na złamanie, znowu przyspiesza i pędzi znowu na złamanie karku. W końcu po niedługim czasie wpadacie na znajomy ci już teren rzeźni Landsmana. Prawie że wjeżdża tą dorożką do środka i się gwałtownie zatrzymują konie głośnymi parsknięciami, protestują przeciwko takiemu bezpardonowemu traktowaniu. Ale wam się udało. Sam szukaj medyka. Wypada i coś krzyczy do swoich ludzi, którzy podbiegają i władowują się do dorożki. Widząc rannego, od razu wyciągają go i Samson gdzieś tam biegnie. No jest już późny wieczór. Jest już późny wieczór, a ty widzisz, że tam z parteru, że światło w biurze Landsmana się świeci. No biegnę do Landsmana, no to zajęli się Bjornem, mam nadzieję. Chyba tak, zajęli się Bjornem. Wbiegasz wbiegasz po schodach, ciebie ten wyprzedza Samson, który chyba biegnie też poinformować szefa o tym, co się stało. Wchodzisz do biura i widzisz, że w tej części akurat nikogo nie ma, a w drugiej tam
która jest za półprzymkniętymi drzwiami, dochodzi jakiś głos rozmów. Samson, który cię uprzedził, po chwili stamtąd wychodzi i wskazuje na ciebie ręką. Chodzę, no, przecież po to przyszedłem. Otwiera drzwi, a ty wchodzisz i widzisz, że Landsman nie jest tym razem sam. Landsman stoi obok twojego biurka, a tam obok niego po prawej stronie stoją dwie postaci. Jedną z nich jest elegancko ubrany mężczyzna. Po wyglądzie oceniłbyś, że chyba jakiś Alfheimczyk. A obok niego stoi też ładnie ubrana, aczkolwiek trochę. Oboje są trochę umorusani, mają trochę pozdzierane ubrania. Alfheimczyk ma rozcięty policzek. I oni też stoją i się patrzą na ciebie, a Mordekaj w tym momencie mówi: pozwólcie, że was przedstawię. To jest James Black, to jest Hanoi, a to jest Stephen von Erving. I na tym kończymy naszą sesję. No, już. Chciałem na niego jeszcze nawrzeszczeć.